ochrona środowiska jest ważna dla nas, ponieważ wszyscy z tego środowiska korzystamy. Zarówno jak zwykli ludzie, jak i przedsiębiorcy. To, w jaki sposób będziemy dbali o to środowisko, będzie miało wpływ, ma wpływ na nasze zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, żeby jakość tego powietrza, jakość wód, jakie mamy, była naprawdę na jak najwyższym poziomie. Dla przedsiębiorców to jest takie pokazanie się, że ja dbam o to środowisko, że ja prowadzę swój biznes z poszanowaniem tego środowiska. Z perspektywy lat, a jestem już audytorem blisko 14 lat, widzę, jak zmienia się świadomość przedsiębiorców. Dawniej audyty były traktowane może jako rodzaj takiej kontroli. Przedsiębiorcy cieszyli się, jak audytorzy tak naprawdę opuścili firmę z pozytywnym wynikiem audytu. Dzisiaj to przedsiębiorcy wskazują nam obszary, na które powinniśmy zwrócić uwagę jako audytorzy. Mówią nam, gdzie jest problem, czemu mamy się przyjrzeć głębiej, bo jest to dla nich ważne. Oni chcą doskonalić te procesy. Krakowska Huta jest mi bliska, ponieważ tam zaczynałem swoją karierę zawodową. Tam, począwszy od kontrolera jakości, pracowałem na produkcji, natomiast później już wdrażałem systemy. Na tej hucie pracował również mój tata. Jestem mentalnie związany z tym zakładem pracy. Audytor jest osobą, która przyjeżdża do organizacji i ma na celu potwierdzenie, że firma spełnia wymagania norm odniesienia. Czy to jest norma jakościowa, środowiskowa, czy energią. Także jesteśmy osobami, które potwierdzają, że wszystkie procesy przebiegają w firmie zgodnie z ich własnymi procedurami, jak również z wymaganiami tych przedmiotowych norm. Praca audytora to nie jest jednorazowa czynność. Certyfikat, jaki wydajemy przedsiębiorstwu, on jest nadzorowany cały czas przez ten 3-letni okres certyfikacji. I podczas tego 3-letniego okresu co roku odwiedzamy firmę. Także mamy okazję zobaczyć, w jaki sposób te systemy ewoluują, w jaki sposób się zmieniają. Mamy okazję sprawdzić, czy to idzie wszystko w dobrym kierunku, w jaki sposób są wdrażane możliwości do doskonalenia, jakie wskazujemy firmom. I przede wszystkim, czy ten system się rozwija. Audytor nie pracuje tylko i wyłącznie w garniturze. Zwłaszcza w zakładach produkcyjnych musimy przebrać się w odzież roboczą i ruszyć na zakład między ludzi. To jest słuchanie, zadawanie pytań, robienie notatek, obserwacje, analizowanie tego, co się przed chwilą usłyszało od swojego rozmówcy. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że te wszystkie procesy następują jednocześnie. Także praca audytora jest na pewno pracą bardzo wymagającą. Nierzadko również wymagającą innych takich dodatkowych predyspozycji, jak chociażby czytanie z ruchu warg. Kiedy znajdujemy się na zakładzie produkcyjnym, gdzie jest bardzo duży hałas, musimy w jakiś sposób usłyszeć to, co mówi do nas rozmówca, a nie jest to łatwe, jeżeli stosujemy środki ochrony indywidualnej w postaci zatyczek do uszu. ArcelorMittal Poland to największy producent stali w Polsce. Kluczowym założeniem zrównoważonej produkcji jest ciągłe zmniejszanie oddziaływania zakładów na środowisko oraz zgodność z normami i zobowiązaniami. Od 2004 roku firma zainwestowała 7 miliardów złotych w modernizację. W rezultacie udało się zredukować emisję dwutlenku węgla o 25%, a emisję pyłu o 30%. Rola pracownika w systemie jest bardzo ważna. Z praktyki audytorskiej wiem, że najwięcej niezgodności pojawia się w obszarze produkcyjnym. To pracownik wyrzuca zaoliwioną szmatę czy zużytą świetlówkę. Ważne jest, żeby wiedział, do jakiego pojemnika wyrzucić. A wiem, o czym mówię, ponieważ ja w swoim życiu prywatnym również staram się segregować odpady. Jeżeli wymagam czegoś od pracowników, od audytowanych, to tak samo muszę wymagać od siebie.
Na spotkaniu zamykającym w organizacji audytor przedstawia wynik audytu, swoje spostrzeżenia i wnioski. Natomiast później rolą audytora jest opracowanie raportu z audytu, który jest przekazywany klientowi. Taki raport zawiera wszystkie ustalenia, jakie zostały klientowi przekazane na spotkaniu zamykającym. I sam raport jest później przeglądany przez niezależnego recenzenta. A wszystko jest robione w celu takiej weryfikacji, czy audyt został przeprowadzony zgodnie z procedurami jednostki certyfikującej. Praca audytora jest ważna, dla mnie osobiście jest bardzo ważna, jest źródłem mojej satysfakcji, jeśli widzę, że to, w jaki sposób prowadzę audyty, jak dzielę się ze swoimi spostrzeżeniami i wnioskami z audytu, jest potem wdrażane w organizacji. Wracając do firmy po roku czasu, widzę, jak to zostało zaimplementowane w ich codziennej działalności i wtedy wiem, że moja praca jest ważna.